pokój i dobro. 25. niedziela zwykła, jesteśmy już w 9. rozdziale Ewangelii według świętego Marka, gdzie oto Jezus po raz drugi zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Mówimy o tak zwanej drugiej zapowiedzi męki. Chrystus przedstawia swoją mądrość, która, jak się okaże, dla apostołów będzie trudno zrozumiała. Ponieważ mówimy o mądrości, sięgnijmy zatem do pierwszego czytania, które jest nam dane podczas tej niedzieli, a jest ono wzięte właśnie z Księgi Mądrości. Od razu sobie zadajmy pytanie, w którym wieku historycznie powstała Księga Mądrości? Akurat co do tej księgi mamy dość dużą jasność, jeśli chodzi o czas jej powstania. W jakim wieku przed Chrystusem powstała Księga Mądrości? Może A, VII wiek? Może B, IV wiek? A może C, wiek pierwszy? Na końcu się dowiemy. Tymczasem zobaczmy, że w drugim rozdziale Księgi Mądrości mamy opis pewnej zasadzki na sprawiedliwego. Oto jest powiedziane, że jacyś bezbożni mówią: zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo jest nam niewygodny, sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie prawa, wypomina przekraczanie naszych zasad karności. I później opisane jest, jak to ci bezprawni czy ci bezbożni próbują wypróbować sprawiedliwego poprzez to, że zadają mu cierpienie, chcą go zasądzić na śmierć, aby zobaczyć, czy Bóg go ocali, skoro jest taki mądry, skoro tak chlubi się tytułem Syna Bożego. Oczywiście tu możemy już widzieć zapowiedź tajemnicy i losu Chrystusa, o czym sobie powiemy za chwilę, ale też możemy zobaczyć, że dokonuje się tutaj w tym fragmencie Księgi Mądrości jakiś rodzaj niezrozumienia. Niezrozumienia między jednym człowiekiem, który myśli i postępuje inaczej niż inni. Zobaczmy, tak czasami jest. Ten sprawiedliwy wcale nie musiał wprost wypominać bezbożnym ich bezbożności. Wystarczyło, że po prostu nie był jak oni bezbożny. Na przykład ktoś, kto w pracy ma wszystkich znajomych, którzy, dajmy na to, kradną, on nie będzie kradł, będzie ogromnym wyrzutem sumienia dla tych współpracowników, którzy będą chcieli go jakoś albo zdeprawować, zepsuć, albo nawet zniszczyć, ponieważ jest im niewygodny. I w takim kluczu też będziemy za chwilę mogli zobaczyć również Ewangelię z tej niedzieli. Właśnie często myślę sobie, że nas chrześcijan, czyli tych, którzy naśladujemy Chrystusa, chcemy być jak Chrystus, dziwi to, że jesteśmy prześladowani albo że ktoś ma do nas jakieś pretensje, co więcej nawet, że za dobro automatycznie nie jesteśmy wynagradzani, jakby faktycznie miało tak być. Wiemy, że kiedyś nastąpi sprawiedliwość, ale niekoniecznie tutaj na ziemi. Nawet Chrystusa nie potraktowano sprawiedliwie. Co więcej, myślę, że śmiało można powiedzieć, że Chrystus nie traktuje nas sprawiedliwie. Traktuje nas miłosiernie. Więc jakby w tym fragmencie możemy zobaczyć to, co nas, chrześcijan, dotyczy, mianowicie to, że ktoś będzie naszą wiarę próbował. W tym fragmencie biblijnym słyszymy słowa tych ludzi: zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zejściu. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa. I teraz zobaczcie, kiedy my deklarujemy naszą wiarę, przynależność do Chrystusa, więcej, że chcemy żyć Ewangelią, to ktoś może powiedzieć: sprawdzam. Sprawdzam, czy naprawdę żyjesz. Sprawdzam, czy naprawdę kochasz. Sprawdzam, czy naprawdę jesteś w stanie oddać życie. I sprawdzam, czy naprawdę wierzysz w zmartwychwstanie. I mimo, że pewnie nikt sobie tak nie zakłada, że wyjdę dzisiaj na ulicę i będę testował wszystkich chrześcijan, to nie zmienia faktu, że i w naszych domach często jesteśmy sprawdzani, jak bardzo potrafimy kochać, ile mamy cierpliwości, ile mamy wrażliwości dla naszych bliskich. Nawet robią to dzieci, sprawdzając, jaką cierpliwość ma mama, dopóki się nie zdenerwuje, sprawdzając, jak długo może ktoś będzie się na nas złościł, jak długo będzie milczał, czy jak długo będzie się na nas obrażał. To dzieje się i na poziomie domu naszego rodzinnego, jak długo będziemy znosili jakąś trudność, jak długo będziemy znosili jakąś niemiłą przypadłość kogoś z naszych bliskich. A kiedy przeniesiemy to na grunt już nie taki bliski, nierodzinny, czyli do pracy, czy może w ogóle gdzieś, gdzie jesteśmy wśród ludzi, wtedy widzimy, że te kręgi się powiększają i mamy naprawdę z jednej strony duże pole do popisu, ale jednocześnie duże pole też do weryfikacji. Gdzie naprawdę jestem chrześcijaninem? I jak to można sprawdzić, oprócz tylko deklaracji i oprócz tego, że potrafię w kościele powiedzieć: wierzę w Boga i potrafię pójść na niedzielną mszę świętą, czy robić te formy, które są dobre.
ale zawsze pozostają formami, czyli deklaracjami słownymi. Tak jak dzisiaj ci ludzie chcą zrobić zasadzkę na Sprawiedliwego, żeby go sprawdzić, czy prawdziwe są jego słowa. Więcej, czy on naprawdę jest Synem Bożym, tak myślę sobie, że i my w życiu często jesteśmy sprawdzani, na ile przekonani jesteśmy dogłębnie w to, co wierzymy i chyba śmiało można powiedzieć, czy jesteśmy naprawdę Synami Bożymi, czy czujemy się, czy ktoś, kto nas obrazi, czy ktoś, kto nas wyzywa, będzie próbował odzierać nas z jakiejś godności, czy mu się to uda. Czy godność dziecka Bożego jest tak mocno w naszych sercach, jest tak mocno w naszych umysłach, że nic nie jest w stanie tego nam zabrać. Nie dziwmy się, jeśli jesteśmy sprawdzami, a może ten fragment z Księgi Mądrości będzie przychodził nam z pomocą i trochę z pocieszeniem, że tak mówi Księga Mądrości, tak postąpili z Chrystusem, to ze mną, Jego uczniem, chyba też mogą. Oczywiście nie tylko Księga Mądrości o tym mówi, bo kiedy sięgniemy do dzisiejszej Ewangelii, zobaczymy, że to sprawdzam, o którym mówisz, jest obecne również w przepowiadaniu Chrystusa. Jak wspomniałem, jest to tak zwana druga zapowiedź męki. Pan Jezus pouczał swoich uczniów, a więc już na osobności do swoich uczniów mówi: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. I powiedziane jest, że uczniowie nie rozumieli tych słów i bali się go pytać. Jest jakiś tajemniczy lęk, obawa przed pogłębieniem tej największej, najwspanialszej tajemnicy naszej wiary, jaką jest tajemnica paschalna, a więc Chrystusa, który doświadcza męki, śmierci, ale po trzech dniach zmartwychwstaje. Jest to największa, jak mówię, tajemnica, ponieważ ona odzwierciedla też logikę tego, o co chodzi w naszej wierze. W naszej wierze nie chodzi bynajmniej o takie czy inne modlitwy odmawiane regularnie, nie chodzi nawet o regularne korzystanie z sakramentów, chociaż one są wspaniałe i uświęcające, ale przede wszystkim chodzi o to, aby wyjść w nowy sposób przeżywania, myślenia i przeżywania naszego życia na sposób Chrystusa, na sposób Paschy Chrystusa, a więc poprzez mękę i śmierć można przejść do życia, do nowego życia, do nowej chwały. To zapowiada Chrystus uczniom, oni jednak może już to przeczuwają, ale boją się nawet go pytać, bo jest w tym coś może tajemniczego, groźnego, niebezpiecznego i wcale nie tak łatwo wejść również nam, chrześcijanom XXI wieku, w tę logikę, w tę mentalność paschalną naszej wiary. Psychologiem nie jestem, ale znając kilka terminów, myślę sobie, że śmiało można powiedzieć, że to, co dzieje się z uczniami, to jest jakieś wyparcie. Właśnie Chrystus mówi o rzeczach trudnych, o bardzo poważnych, dotyczących Jego, a oni jakby zupełnie tego nie słyszeli. Przecież musieli słyszeć, pewnie słuch mieli dobry. A nagle czytamy w tym fragmencie biblijnym, że oni rozprawiali zupełnie o czymś innym. Pokłócili się, posprzeczali się między sobą o to, kto jest największy. Czyli On mówi o jednej bardzo istotnej sprawie dotyczącej swojej męki. Wydawałoby się, że Jego uczniowie, ba, Jego przyjaciele, bo przecież często już tak zaczyna ich nazywać, powinni z Nim być, powinni Go wspierać, powinni słuchać. Nie chodzi też o złote rady, żeby dawać, ale być i słuchać. Mieć tą empatię teraz, jakby w tych wydarzeniach i w tych sytuacjach zupełnie są odcięci. Potem to odcięcie będziemy jeszcze mogli zauważyć w Ogrodzie Oliwnym, kiedy Chrystus będzie się modlił przed swoją męką, apostołowie śpią. Też odgrodzili się właśnie od tych słów, odgrodzili się od Niego, jak to mówi poeta, ścianą snu. W tym wypadku odgrodzili się niesłyszeniem, a potem tą kłótnią, kto z nich jest największy. Chrystus mówi o największym uniżeniu, bo jako Syn Boży, pamiętamy, przyszedł na ziemię, a teraz jeszcze będzie, jak mówi Słowo Boże, robak, a nie człowiek. Czyli właśnie to jest to największe uniżenie, jakie może być, a oni się zastanawiają, kto z nich jest największy. Uciekają od tych słów, uciekają od tej prawdy, a przecież doskonale wiemy, że od prawdy o cierpieniu i o krzyżu nie da się uciec, a im bardziej będziemy uciekali, im więcej będziemy się z tym krzyżem szarpali, tym większe też będzie i nasze cierpienie. A jeśli przyjmiemy tą prawdę, to przyjmujemy razem z tym krzyżem samego Chrystusa, który tą mękę podjął, co więcej, był w stanie dojść tym krzyżem do końca, a potem doskonale, jak wiemy, był w stanie pokonać to, co jest najstraszniejsze, czyli to cierpienie, pokonać śmierć, pokonać grzech. Nie chcemy dzisiaj być jak uczniowie, którzy gdzieś uciekają, gdzieś szukają zupełnie innych zastępczych tematów.
Chcemy być przy Chrystusie i w czasie nauczania, i w czasie męki. Wtedy też będziemy w czasie Jego zwycięstwa, czyli zmartwychwstania. Nie pierwszy, nie ostatni raz uczniowie wykazują się swoistą niefrasobliwością i taką krnąbrnością w przyjęciu tego, do czego zaprasza ich Chrystus, ale On się na szczęście nasze również nie zniechęca, ale spokojnie, jak ten dobry nauczyciel czy wychowawca tłumaczy. Jezus usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim i sługą wszystkich. Następnie pokazał im to naocznie. Wziął dziecko, postawił przed nimi, objął je ramionami i powiedział: kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Można zdziwić, skąd to dziecko? Jaki sens ma tutaj mówienie o męce, śmierci, zmartwychwstaniu, za chwilę kto jest największy, a Jezus bierze dziecko? Żeby pokazać, że właśnie w tym symbolu dziecka potrzeba i nam dzisiaj przyjąć to, co jest takie niepozorne, takie małe. Dziecko również, zwłaszcza w starożytności, było symbolem czy obrazem, owszem, osoby, ale takiej, która się nie liczy. Dzieci się nie liczyły w starożytności, raczej były niespecjalnie traktowane, niepoważane. Również my mamy takie przysłowie, skoro jesteśmy przysłowie, dzieci i ryby głosu nie mają. Aby zobrazować, że faktycznie dzieci dzisiaj może raczej się poważa, raczej dzieci są nawet niekiedy wręcz ubóstwiane, ale jednak nie traktujemy ich poważnie jako obywateli, którzy mają na przykład prawo głosu, czy które się wypowiadają równoprawnie z dorosłymi na pewne tematy. I dlatego Jezus bierze takie dziecko, które wydaje się być nieadekwatne, małe, niepozorne, niedostosowane do dorosłego życia i mówi: kto przyjmie to dziecko właśnie w tej małości, w tej niepozorności, tak samo jak moje nauczanie. To nauczanie o męce, śmierci, zmartwychwstaniu wydaje się takie niewłaściwe, do odrzucenia, ale mówi Jezus: kto przyjmie to w imię moje, to przyjmie mnie, a we mnie też przyjmie Ojca, który jest w niebie. To jest to zaproszenie do przyjęcia nauki Chrystusa, która na pierwszy rzut oka raczej byśmy ją odrzucili, byśmy jej nie przyjęli. Ale właśnie w wierze możemy zobaczyć, że jest coś więcej. Na tym głębszym poziomie właśnie w męce, w cierpieniu jest wzrost, jest dojrzewanie ludzkie, chrześcijańskie. Czy ciągle jest coś małego, ciągle coś niepozornego, jak to przysłowiowe ziarnko gorczycy, o którym mówi Chrystus. Od tego małego się zaczyna. Możemy podeptać, możemy zgubić, a możemy przyjąć, w dobrą glebę wsadzić i wyrośnie coś wspaniałego. Stąd dzisiaj Chrystus, który jest uniżony, uniża się poprzez mękę. Chrystus, który właśnie stawia się gdzieś tam na równi z tym dzieckiem, które jest mało poważane, które gdzieś tam jest pomijane. Jaką mądrość może to dziecko przynieść? Dalej w Ewangeliach Chrystus będzie utożsamiał się z wszystkimi odrzuconymi, zmarginalizowanymi, mówiąc: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, jakbyście mnie uczynili. Tak ustawia się sam Chrystus w tej swojej pokorze, a przecież widzimy później, że jest wywyższony przez Ojca. Tak samo pewnie będzie i z nami, jeśli będziemy potrafili zobaczyć rzeczy małe, proste, te pozornie odrzucone, a Ojciec będzie tym, który będzie nas nieustannie wywyższał. Odpowiedzmy sobie jeszcze na zadane na początku pytanie: w którym wieku przed Chrystusem powstała Księga Mądrości? Może A w wieku VII? Może B w IV? Albo C w I? Odpowiedź prawidłowa to jest ta ostatnia, C w wieku I przed Chrystusem, a nawet niektórzy przypuszczają, że może na styku dwóch testamentów. Rzeczywiście jest to najmłodsza księga Starego Testamentu. Być może ostateczna redakcja została dokonana już za życia Chrystusa. Dlatego czytanie tej księgi pomaga nam też zrozumieć to przejście ze Starego do Nowego Testamentu. To wejście już w nowe myślenie o nieśmiertelności człowieka, o tym, co w Chrystusie zostanie tak naprawdę w pełni objawione. Właśnie w Księdze Mądrości możemy już to odczytywać. Oby Pan Bóg dawał nam uszy i oczy otwarte, abyśmy Jego wolę poznawali i ją w naszym życiu wypełniali. Pokój i dobro.